Paulina Dudek, słubiczanka, zawodniczka żeńskiej drużyny piłki nożnej Paris Saint-Germain i wielokrotna reprezentantka Polski znajdująca się na liście pierwszej setki najlepszych piłkarek świata, była dziś gościem słubickich władz. Zaprosiłem Paulinę na dzisiejszy dzień razem z tatą. Cieszę się, że jest tutaj. Opowiada nam o swoim pobycie w klubie Paris Saint-Germain. Słuchamy z wielkim zaciekawieniem. No wspaniała dziewczyna. Cieszymy się z jej sukcesu, ponieważ jej sukces jest, nas napawa ogromną dumą. Ja cieszę się, że mamy tak wspaniałą dziewczynę ze Słubic, która dzisiaj jest w wielkim świecie, w wielkim futbolu, odnosi sukcesy. I to jest świetne, także tutaj gratulowaliśmy jej tego osiągniętego sukcesu i trzymamy kciuki, aby dalej szła w karierę piłkarską, abyśmy z wypiekami na twarzy mogli oglądać mecze z jej udziałem, tak jak mamy chociażby w tej chwili grającego Roberta Lewandowskiego czy Łukasza Fabiańskiego. Całkiem niedawno oglądaliśmy na ekranie. To nas napawa po prostu dumą, że to są Polacy grający w wielkich futbolowych klubach, ale Paulina jest nasza, Paulina jest słubiczanką i to jest najpiękniejsze. Naszą utalentowaną futbolistkę zapytaliśmy o sekret jej sukcesu. To będzie troszeczkę oklepane to, co powiem, ale na pewno ciężka praca i też dużo szczęścia, bo ja nie ukrywam, że ja trafiłam też na osoby, które zawsze dobrze mi życzyły, też osoby, które pomagały mi gdzieś tam moją formę fizyczną polepszać i też pchały mnie po prostu do podejmowania takich, no jak się okazuje, dobrych decyzji życiowych. Także na pewno ciężka praca i też taka świadomość po prostu tego, co człowiek chce w życiu robić, a ja od samego początku wiedziałam, że po prostu piłka to jest to, co chcę gdzieś tam przez całe swoje życie robić. Teraz już jest na pewno dużo łatwiej niż na początku. Myślę, że w przypadku każdego sportowca ten początek, moment, w którym się wyjeżdża, zostawia gdzieś też rodzinę, ma świadomość tego, że właśnie żyje się troszeczkę samemu na własną rękę, to nie są łatwe chwile, ale to jest tak naprawdę tylko początek. Później gdzieś jak człowiek wpada w taką rutynę, każdy dzień gdzieś też wygląda troszeczkę podobnie, to uświadamia sobie, że jest na tyle silny, że spokojnie sobie z tym poradzi. Więc tak jak powiedziałam, ten początek faktycznie był ciężki. Teraz już w Paryżu żyje mi się po prostu bardzo dobrze. To też jest piękne miasto i też Francja jako kraj jest piękna, więc naprawdę jest co robić gdzieś tam poza tymi godzinami treningów i tego czasu spędzonego w klubie. Także ja jestem bardzo zadowolona i cieszę się, że zostanę tam jeszcze do 2024 roku. Powiedz mi, co byś takim młodym osobom, które zaczynają, dziś mają 10 lat, 12 lat, 8 lat i oglądają z wypiekami na twarzy te mecze gdzieś tam w telewizji, co byś mogła poradzić takiej młodej osobie? Żeby po prostu robiły to, co sprawia im radość, żeby nie skupiały się na pewno na tym pod kątem takim, że ja muszę być piłkarką, ja z nią na pewno zostanę, tylko żeby dały sobie troszeczkę tej cierpliwości, żeby czerpały z tego grania w piłkę właśnie jak najwięcej radości, bo na ten moment w tak młodym wieku myślę, że to też pozwoli im w jak największym stopniu po prostu rozwijać te umiejętności, czyli gdzieś właśnie ta radość, czerpanie tej radości z bycia po prostu na boisku, tej rywalizacji, a tak naprawdę takie większe, konkretniejsze plany na pewno przyjdą właśnie w miarę tej radości z boiska. Życzymy Paulinie wspaniałej piłkarskiej kariery.